W dzisiejszym odcinku będzie o schronach okiem tej kamery. Na początku zaznaczę, że film ten powstaje w dwóch wersjach. Będzie taka ogólnie przedstawiająca cały projekt, gdzie będzie mało mojego gadania, a także powstanie wersja szczegółowa, gdzie będzie dużo właśnie gadania technicznego, jak i bardziej szczegółowo będą pokazane etapy powstawania tych zdjęć. Dodatkowo w opisie znajdują się także odnośniki czasowe. Jeżeli kogoś interesowałby tylko dany element powstawania tego, jak na przykład skanowanie. A to ujęcie to taki wstęp do wstępu, bo odpowiedni wstęp był tak beznadziejny, że wolałem już dograć lektora, beznadziejnego też, ale żeby już było. Ale teraz wracam już do odpowiedniego wstępu, gdzie wytłumaczę, na czym ten projekt będzie polegał. Postanowiłem na jednej rolce, która mieści 36 zdjęć, umieścić zdjęcia przedstawiające cały obszar Warowny Śląsk. Jestem już na drugim obiekcie, bo przy pierwszym było za dużo ludzi. No i zobaczymy, jak wyjdzie reszta. Jest chyba już 15, więc całkiem... Tak, 15 za 5 minut, więc całkiem późno na zaczęcie tego. 36 obiektów wybrałem sobie już wcześniej. Starałem się tak wepchnąć nie tylko takie ciekawe obiekty, ale na przykład schron pozornobojowy, bo takie też były i chciałem właśnie pokazać różnorodność obiektów. Oczywiście głównie wybierałem te ciekawsze, czyli większe. We'll be right back.
plan jest teraz taki. 36 zdjęć jest już. Czyli rolka niby pełna, ale istnieje szansa, że uda mi się upchać jeszcze jedno zdjęcie. Jeżeli się uda, to zrobię sobie takie pamiątkowe ze sobą. Z powolutku. Tak jest, udało się. Wbite 37 zdjęcie. I użyję tego Dingsa z boku. To jest samowyzwalacz. Udało się, 39 zdjęć. I chciałem przewinąć do 40, tak wiecie, żeby zobaczyć. Ale jest opór, także mam pewność przynajmniej, że... Mam pewność, że film się naciągał. Bo śmiesznie by było, jakbym tak naciągał, a tu się okazuje, że... No wiesz... Film się, że tak powiedz, jak to powiedzieć, nie wiem, tam się zsunął na przykład z tego i nie wyszło. To jest lampa takiej, ta, którą używam do nagrywania wnętrz. Pod to jest podłużona kartka, to jest papier fotograficzny, bo taka zwykła kartka, ona ma, jakby to powiedzieć, zbyt mocną teksturę i to się odbija na zdjęciach. I tutaj mam tak dwa losowe obciążniki. Na dole są po to, żeby jeszcze zdystansować negatyw od kartki, żeby było jeszcze mniej widać teksturę kartki i później też, żeby obciążyć. Thank you.